Witam Państwa bardzo serdecznie na Zamku Królewskim na wykładzie pod tytułem Mowa ciała i stany ducha w malowidłach Caravaggia. Bardzo dziękuję za przybycie, tym bardziej, że mamy porę przedświąteczną i czas pandemiczny, ale jak widzę, Caravaggio jak zawsze wszystkich porywa i powoduje, że nawet w takim specyficznym czasie publiczność dopisuje. Ja też gratuluję tutaj władzom Zamku Królewskiego i wszystkim pracownikom kolejnej wspaniałej realizacji, bo obserwuję działalność Zamku Królewskiego od kilku lat i faktycznie no, w ostatnim czasie tych wspaniałych wykładów, prezentacji, pokazów jest bardzo, bardzo dużo. Poproszono mnie, żebym przygotował prelekcję, wykład na temat no, jednego z najsłynniejszych mistrzów przełomu XVI i XVII wieku i zastanawiałem się, jak podejść do tego zagadnienia, bo na temat Caravaggia można mówić na wiele sposobów. Można mówić na temat jego biografii, bo wszyscy wiedzą, że żywot miał niesamowity. Tak naprawdę jego biografię już przecież wielokrotnie wykorzystywano w pozycjach filmowych. Można mówić także o samym Rzymie, prawda, na początku XVII stulecia. Przecież Rzym wówczas to stolica nie tylko świata religijnego, politycznego, ale też kulturalnego. Można mówić także o mitologii, chociaż ta mitologia nie jest najważniejsza w jego twórczości i o ile wiadomo, taki wykład całkiem niedawno zorganizowano. Ja natomiast zdecydowałem się dotknąć takiego tematu z pogranicza historii sztuki, jak Państwo widzą, i trochę psychologii, chociaż powiem od razu, że psychologiem nie jestem. Jestem historykiem sztuki i patrzę na obraz przede wszystkim pod kątem kompozycji, światłocienia, symboliki, no i też epoki, w którym powstał, no ale pomyślałem sobie, biorąc pod uwagę tę nadzwyczajną podejście do natury, do realizmu w jego twórczości, pomyślałem sobie, że porozmawiamy właśnie dzisiaj przede wszystkim o ciele ludzkim, bo wiadomo, że człowiek jest, prawda, w środku tak naprawdę każdego tematu, każdego zagadnienia. Drodzy Państwo, no początek XVII wieku to czasy niezwykłe. W Italii, w Rzymie, wszyscy wiemy dobrze, że wtedy w tym wiecznym mieście pracowała rodzina Caraccich, że w wielu miejscach już pojawiały się wspaniałe przedstawienia, malowidła o tematyce takiej ozdobnej, dekoracyjnej, no ale też pojawił się w ostatniej dekadzie XVI wieku w tym mieście geniusz malarstwa, który wstrząsnął tak naprawdę sceną artystyczną, wstrząsnął światem malarskim, bo wprowadził coś nowego. A jak mówię tutaj coś nowego, no to wprowadził tak naprawdę połączenie, bym powiedział, patosu i pospolitości. Wprowadził po prostu wstrząs, który wielu się spodobał, ale także wielu też ówczesnych krytyków postawił w takim wielkim stanie zapytania, w takiej zadumie, czy to malarstwo jest właściwe do tych podniosłych tematów, które faktycznie w płótnach Caravaggia występowały regularnie. Bo jakie dzisiaj tematy będę Państwu prezentował? Przede wszystkim będę opowiadał Państwu o scenach biblijnych, dotyczących przede wszystkim Nowego Testamentu. A ta sztuka powinna być przede wszystkim podniosła, powinna być dostojna, więc powinniśmy mówić zarówno o dekorum, a także o potestas. A te dwie ważne kategorie estetyczne nasz dzisiejszy bohater bardzo często łamał i bardzo często od nich, jak Państwo za chwilę się przekonają, odchodził. No i drodzy Państwo, będziemy mówić przede wszystkim też o tej mowie ciała, która pojawiła się tutaj w tytule, czyli będziemy mówić o komunikacji niewerbalnej. Wszyscy dobrze wiemy, że słowa to tak naprawdę kilka procent naszego codziennego przekazu. Dużo więcej mówi do nas mimika twarzy, ruchy dłoni, ruchy kończyn dolnych, czy nawet ruchy oczu, czy brwi. Dlatego dzisiaj z Państwem tutaj będę też starał się być uważny, żeby nie być postacią zamkniętą, wręcz starał się, będę na Państwa dzisiaj tutaj będę się otwierał i też będę Państwa obserwował, jak Państwo się zachowują i jak Państwo reagują na malarstwo no, naszego dzisiejszego bohatera. Bez wątpienia, proszę,
Część z Państwa była dzisiaj już na wystawie stałej albo w poprzednich tygodniach i wszyscy zaznajomili się z tym wspaniałym dziełem, które przyjechało do nas z Italii. Mam tu na myśli tego chłopca ugryzionego przez jaszczurkę. O tym obrazie mówiło wielu wcześniej prelegentów, zastanawiali się, czy mamy tutaj do czynienia z temperamentem, czy z mową różnych zmysłów, czy mamy tutaj do czynienia ze zranioną miłością, ale proszę właśnie już patrząc na to dzieło, popatrzeć tutaj, jak ten młody tutaj mężczyzna zachowuje się i jaka jest reakcja jego ciała. Wszyscy dostrzegamy, że jego usta są otwarte, więc możemy tutaj mówić przede wszystkim o zdziwieniu czy jakimś zaniepokojeniu. Po drugie, no widzą Państwo, że ma takie zdecydowanie ściągnięte brwi ta postać, więc te ściągnięte brwi mogą wszystkim podpowiadać, że mamy do czynienia z gniewem. No i dodatkowo wszyscy widzimy, że ma tak dość charakterystycznie ta postać podniesione ramiona, czyli te ramiona mogą też dodatkowo wyrażać strach. Więc widzą Państwo, że już w tym pierwszym dziele ta komunikacja niewerbalna osiągnęła tak naprawdę szczyt tutaj wyrazu w malarstwie Caravaggia. Przechodzimy do kolejnego obrazu i przedstawiam Państwu dzieło niezwykłe. Dzieło, które znajduje się w Poczdamie, w Pałacu Sanssouci. Ja powiem Państwu, osobiście zawsze przeżywam własną, taką osobistą ekstazę, gdy znajduję się przed tym arcydziełem i ciarki przechodzą przez moje ciało, więc proszę pojechać w sąsiedztwo Berlina i na własne dzieło zobaczyć to niezwykłe, realistyczne, naturalistyczne przedstawienie. No i mamy tutaj słynną scenę biblijną, pokazującą tę niewierność Tomasza. No i proszę zwrócić uwagę, że mamy tego Tomasza faktycznie na pierwszym planie i on tak bardzo werystycznie wręcz grzebie, przepraszam za kolokwializm, ale w tej ranie Chrystusa. Wręcz ten Chrystus odsłania swój ubiór, prezentuje swoje ciało i ta rana wyłania się, prawda, tutaj z tej białej tkaniny i ten palec głęboko jest schowany w tej ranie Chrystusa. No i proszę zwrócić uwagę, że przede wszystkim to podniesione czoło, te zmarszczone brwi, właśnie w tym przypadku, na przykładzie tego dzieła mogą właśnie wyrażać to niedowierzanie związane tutaj z tytułowym przedstawieniem. Dodatkowo, jak Państwo się przyjrzą po chwili temu malowidłu, to na pewno Państwo zauważą, że właśnie ten niewierny Tomasz nie patrzy na wprost Chrystusa, wręcz jego wzrok ucieka na lewo. To może oznaczać, wydaje mi się, jakiś niepokój, prawda? Taką emocję związaną z czymś nieznanym. Dodatkowo, drodzy Państwo, jego ramiona też są w tym przypadku delikatnie podniesione, co może tutaj oznaczać pewną nerwowość w tym zdarzeniu. Dodatkowo też niech Państwo się przyjrzą, że jego właśnie to podniesione ramię mniej więcej też pokazuje, mniej więcej na jego ciele ten sam element właśnie ciała ludzkiego, który naprzeciwko jest wskazany właśnie w ciele Chrystusa. A jak jeszcze przyjrzymy się tym strojom tych tutaj ludzi i zobaczymy te wymięte, dawno nieprane właśnie płaszcze, koszule przedziurawione, no to mamy tutaj po raz kolejny właśnie przedstawiony szczyt malarstwa takiego typowego, realistycznego dla twórczości Caravaggia. A kim są ci ludzie tutaj, którzy pozowali wielkiemu mistrzowi? To nie jest, drodzy Państwo, Apollo Belwederski, to nie jest, drodzy Państwo, Herkules Farnese czy inna słynna postać ze świata starożytnego odkryta na nowo w Wiecznym Mieście w XVI wieku. Te postacie Caravaggia niekoniecznie interesowały. Gdzieś w jakimś źródle historycznym znalazłem taką ładną informację, taki piękny zapis, że Apollo i Minerva to nie byli najbliżsi przyjaciele Caravaggia. I trzeba się zdecydowanie z tym stwierdzeniem zgodzić, bo jego przyjaciółmi, jego znajomymi byli ludzie z ulicy. Ludzie, których spotykał na placach Wiecznego Miasta, na ulicach w dzielnicy Zatybrze, na wyspie świętego Bartłomieja, ludzi, których spotykał w domach rozpusty, w karczmach. I to były prostytutki, to byli włóczędzy, to byli bezdomni.
on właśnie w tych miejscach szukał natchnienia. Proszę też zwrócić uwagę, jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego malowidła, że może nam się wydawać, że ten Tomasz jesteś ślepy, ale nie ślepy tak naprawdę, rzeczywiście, tylko na sposób symboliczny, ponieważ jeszcze w tym momencie na 100% ten niewierny Tomasz dowierza, że ma do czynienia tutaj z Chrystusem. Dopiero po chwili, jak dotknie tak empirycznie tej rany, to uwierzy dopiero, że ma do czynienia tutaj ze swoim mistrzem. No i proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego wspaniałego dzieła, gdzie mamy trzech bohaterów. Mamy przede wszystkim słynnego władcę asyryjskiego, czyli Holofernesa, no, który tutaj umiera w mękach, w wielkim cierpieniu. Widzą Państwo, jak rozpryskuje się ta czerwona krew tutaj z jego szyi, no ale tutaj o wiele ważniejsza jest ta Judyta, która wkradła się do obozu Asyryjczyków, uwiodła swoimi wdziękami władcę asyryjskiego, spiła wielkiego wodza, a potem widzą Państwo, podobno według źródeł pisanych, dwoma ruchami miecza odcięła mu głowę. No i przypatrzmy się tej pięknej, młodej, groźnej, przerażającej dziewczynie, no i przyjrzyjmy się jej mimice, jej ruchom i jej gestykulacji. Po pierwsze, wydaje się, że jej brwi też są takie lekko wzniesione, co może też oznaczać no, determinację, taką emocję, no, która jest niezbędna, przypuszczam, przy wykonaniu tego typu zbrodni. Zaciśnięte usta tej pięknej dziewczyny no, bez wątpienia wyrażają gniew. Natomiast lekkie takie cofnięcie tej postaci w stosunku do odcinanej głowy, no mi osobiście wydaje się taką oznaką pewnego niepokoju. Czy ten jej czyn zostanie kiedykolwiek wybaczony? No powiemy, że to jest ta koszmarna, ostateczna zbrodnia. Kim była ta modelka, która tutaj służyła wielkiemu mistrzu przy namalowaniu tego malowidła? Była to niejaka Filide Melandroni, prostytutka, bardzo znana w Wiecznym Mieście, która Caravaggia przeżyła o kilka lat i pozowała temu malarzowi przy portretach właśnie tutaj Judyty, świętej Katarzyny, Madonny, więc występowała w wielu rolach, no a wszyscy wiemy, jaki miała zawód. Więc widzą Państwo, że nawet z tego też powodu te malowidła Caravaggia mogły być dla wielu kontrowersyjne, oburzające, no i mogły się też spotkać z odrzuceniem, ale z takimi przykładami zapoznamy się trochę później. No i proszę Państwa, teraz czas na zaprezentowanie chyba najwspanialszego portretu z profilu w malarstwie początku XVII wieku. Proszę zwrócić uwagę na tę niezwykłą służącą, która tutaj stoi przy tej Judycie. Ja mam wrażenie, że to jest taki diabeł w ludzkiej skórze, tutaj przedstawiony na malowidle Caravaggia. Proszę zwrócić uwagę, że ona lekko się pochyla, ma zacięty wyraz twarzy ta staruszka i bardzo mocno zaciśnięte dłonie na tkaninie. Na tkaninie, w której najprawdopodobniej za chwilę znajdzie się głowa tego biednego, nieszczęsnego Holofernesa. Więc ten wyraz twarzy wyraża też bez wątpienia te złe emocje, które towarzyszą całej tej scenie. No i co tutaj jeszcze buduje dramatyzm i wielkie emocje w tym malowidle? Ta tkanina czerwona, unosząca się gdzieś nad głową tego umierającego wodza, wspaniale udrapowana, ona jest tak samo dramatyczna, jak te trzy przedstawienia tutaj przedstawione w tej scenie centralnej. Idziemy dalej. Teraz prezentuję Państwu troszkę inne dzieło, o wiele spokojniejsze, o wiele bardziej dostojne, bo tutaj widzą Państwo, że ta ekstaza świętego Franciszka odbywa się zdecydowanie w ciszy, ale to nie znaczy, że tutaj brakuje patosu. W tym wczesnobarokowym malowidle, bo właśnie tak to płótno jest bardzo często nazywane, ta majestatyczność właśnie jest zbudowana przez tą niezmierną ciszę, która towarzyszy tutaj przedstawieniu Franciszka i tego młodego, takiego troszeczkę zniewieściałego anioła. Tutaj oczywiście dodatkowo ta scena budowana jest światłem, jest budowana taką diagonalną kompozycją, ale ta praca pokazuje, jak
wiele narzędzi wykorzystywał w swojej twórczości Caravaggio i tak jak różnorodnie podchodził do swoich dzieł. O, stopy zostawimy i opowiem Państwu anegdotkę, a wręcz przytoczę fragment z jednego tekstu biograficznego, który dotyczy naszego dzisiejszego malarza. Pewien człowiek w XVII wieku powiedział tak, że natura i śmierć zawiązały spisek na Caravaggio. A z jakiego powodu? To mają Państwo to wytłumaczone na tej planszy. Natura, gdyż Caravaggio zwyciężał ją każdym swoim obrazem, czego dowody już Państwo mieli do tej pory, nie malując, lecz tworząc ją wręcz swym pędzlem, a dodatkowo śmierć, bo płonęła chęcią zemsty, jako że Caravaggio wskrzeszał na płótnach obrazów tyluż ludzi, ile kosa śmierci o zgon przyprawiała. Takie malowidła ze wskrzeszeniem ludzi będę Państwu jeszcze oczywiście dzisiaj prezentował, ale ten cytat, to wspaniałe źródło pisane z XVII wieku pokazuje, jak ówcześni, bym powiedział, krytycy sztuki podchodzili do tego oto malarza. Każdy pewnie z Państwa na swój własny sposób ogląda te malowidła, niezależnie czy Państwo mają je możliwość obejrzeć u nas w Warszawie, na Zamku Królewskim, w Berlinie, w Londynie, czy przede wszystkim w słonecznej Italii. Ale czego ja na przykład szukam w tych malowidłach? Tak jak powiedziałem Państwu, zwracam uwagę na ciało. I jak patrzę na ciało, to doszukuję się przede wszystkim pewnych elementów tego ciała. No i ja jestem zafascynowany przede wszystkim nagimi stopami w tych malowidłach, przede wszystkim nowotestamentowych. Jak Państwo patrzą na te stopy zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, to przede wszystkim mamy tutaj do czynienia ze stopami brudnymi, które wyrażają, że taką kwestię, że być może osoba, do której te stopy należą, dosłownie przed momentem wyszła z kałuży, wyszła z jakiegoś bagna, może zeszła z nadbrzeża Tybru w samym centrum Rzymu. No niektóre stopy są też czyste, jak w przypadku po prawej stronie u góry, w przypadku świętego Piotra, bo być może mamy tutaj do czynienia już z pewną formą oczyszczenia. Tak czy owak, bardzo często takie stopy wyrażają też cnotę pokory i skruchy. No i te stopy właśnie, tak jak Państwu mówiłem, przede wszystkim należą do zwykłych ludzi, których spotykamy w scenach z Madonną, z Dzieciątkiem, z Chrystusem i innymi świętymi. I tutaj może takie dwa przykłady Państwu zaprezentuję, gdzie te stopy mogą Państwo odnaleźć na tych malowidłach. To są dwa słynne płótna ołtarzowe o temacie par excellence, wybitnie, jak Państwo widzą, religijnym, znajdujące się odpowiednio dzisiaj w Wiedniu i Rzymie, to są arcydzieła w twórczości Caravaggia. Na podstawie tych obrazów potem inni artyści XVII-wieczni, których zaliczamy do caravaggianistów, tworzyli podobne malowidła, wzorując się właśnie na tych arcydziełach. No i proszę zwrócić uwagę, zarówno w jednym i drugim malowidle mamy klęczących, zwykłych, pospolitych ludzi z tłumu, którzy kierują swoje modlitwy, kierują swoje prośby właśnie do Madonny z Dzieciątkiem, a ona właśnie takim bardzo pobłażliwym wzrokiem, bardzo czułym, właśnie stara się tej modlitwy wysłuchać. Dodatkowo, bez wątpienia, wszyscy z Państwa zauważają tutaj niesamowitą grę gestów, ruchów dłoni. No i teraz właśnie przede wszystkim na te ruchy dłoni chciałbym całej publiczności zwrócić uwagę. Wyłapałem Państwu takie najbardziej charakterystyczne ujęcia. Zakładam, że część z Państwa pewnie poznaje nawet z jakich obrazów te właśnie pojedyncze albo podwójne dłonie pochodzą. A jak Państwo wiedzą, dłonie mogą wyrażać wszystko. Otwartość, uczciwość, albo jakąś skrytość, albo wręcz kłamstwo. Generalnie tutaj dłonie wskazują konspekt przede wszystkim religijny, wskazują pewne argumenty przekazywane niebiosom tutaj w sferze ludzkiej. No i teraz zapoznajmy się z tymi najsłynniejszymi przykładami i postarajmy się zastanowić, w jaki sposób Caravaggio wykorzystał właśnie tutaj grę dłoni i tą niewerbalną komunikację.
Przede wszystkim ta scena tej młodej dziewczyny z tym naiwnym mężczyzną. To jest taka pierwsza scena, w której wybitnie właśnie Caravaggio wykorzystuje grę dłoni i tą komunikację niewerbalną. Generalnie mamy tutaj z przedstawieniem takim anegdotycznym, to takie prawie wręcz pierwsze przedstawienie tego typu w twórczości wielkiego mistrza, mamy tutaj scenę uliczną przedstawioną, w której to spotyka się młody mężczyzna z jakąś cyganką, z jakąś wróżką, no i stara się od niej uzyskać poradę, jak będzie wyglądało jego życie. Więc domyślają się pewnie Państwo wszyscy, że mamy tutaj do czynienia, prawda, z lekkomyślnością i łatwowiernością. Mamy też tutaj do czynienia z motywem wykorzystania tutaj przez tą dziewczynę, tego młodego mężczyznę, bo bardzo możliwe, że nie tylko ona sprowadzi go na złą drogę, ale też możliwe, że ukradnie mu może jakiś pierścień zawieszony na tym palcu. Tak czy owak, te dwie postacie bardzo blisko stoją, więc mamy tutaj zdecydowanie do czynienia z przekroczeniem takiej magicznej granicy strefy personalnej. Tutaj przez to zbliżenie tych dwóch osób, te dwie postacie wchodzą w taką interakcję, że możemy wręcz tutaj mówić o przekroczeniu nawet pewnej strefy intymnej. Nie wiemy, jak ta historia się zakończy, ale bez wątpienia mamy tutaj do czynienia tak jakby z grą dwóch płci. Płci pięknej, płci męskiej i ten klimat erotyczny, intymny bez wątpienia jest tutaj dostrzegalny w całej scenie, a przede wszystkim w tym dotyku tutaj widocznym na planie pierwszym. Kolejna scena, w której ręce, dłonie odgrywają niezwykłą rolę, jest to scena, w której głównym bohaterem jest oczywiście Abraham, który tutaj jest już na kilka sekund przed popełnieniem ofiary. No i generalnie w ostatnim momencie, jak wszyscy dostrzegamy, powstrzymuje go ten anioł na polecenie Boga. No i proszę przede wszystkim zwrócić uwagę na te dłonie anioła. Jedną dłonią wskazuje on baranka, czyli tą ostateczną ofiarę, która ma zostać złożona na tym ołtarzu, ale proszę zwrócić uwagę, jak zdecydowanie ta druga ręka tego anioła zaciska się na dłoni tego Abrahama i powstrzymuje go tutaj przed wykonaniem ofiary na własnym synu. Więc tutaj te dłonie są dramatyczne w swoim przekazie i w swoim patosie. Oczywiście Caravaggio wykonał także w swoim życiu, w swojej twórczości wiele portretów. Jednym z najwspanialszych jest ten wizerunek ówczesnego kardynała Maffeo Barberiniego. Już niedługo, za kilkadziesiąt lat, ta postać zostanie papieżem. To jest przyszły, drodzy Państwo, przecież Urban VIII. I już widzą Państwo, że jeszcze jako kardynał na pewno miał charakter taki typowo władczy, zdecydowany. I to jest widoczne na tym portrecie. Widzą Państwo, że tutaj malarz uchwycił swojego jednego zleceniodawcę, jednego patrona w momencie wykonywania gestu polecenia, gestu rozkazu. Więc mamy tutaj do czynienia z bardzo wyraźnym takim gestem władczości. Idziemy dalej i dochodzimy chyba do najsłynniejszej sceny w malarstwie Caravaggia, którą mogą Państwo zobaczyć w jednym z kościołów położonych w samym sercu tego miasta, czyli w kościele San Luigi dei Francesi. I mówię tutaj o tym obrazie, który Państwo dostrzegają po lewej stronie i mają Państwo do czynienia tak naprawdę ze sceną rodzajową. Dostrzegamy tutaj na pierwszy rzut oka grupę mężczyzn siedzącą przy stole i przeliczającą pieniądze. No ale w pewnym momencie do tego pomieszczenia wchodzi nowa postać i gestem takim wskazującym wskazuje na jednego z tych mężczyzn siedzących przy stole. Proszę, tak? No ale zaraz dojdziemy do tej sytuacji, zaraz dojdziemy. I proszę zwrócić uwagę, że ta ręka tego gościa, a już powiem od razu, że to jest Chrystus, chociaż jest ubrany w taki strój zwyczajny, strój mężczyzny, którego można spotkać na ulicach Rzymu, wykonuje taki bezwiedny ruch dłonią, właśnie który wskazuje, że ta postać przy stole jest wybrana. A to jest celnik Mateusz, który za moment zostanie apostołem. I widzą Państwo po jego reakcji, po jego ruchach dłoni, że on jako tak naprawdę
jedyny dostrzega, że ma tutaj do czynienia z Synem Bożym, ma do czynienia z Chrystusem. On wykonuje taki gest, tak jakby wygłaszał w tym momencie słowa, czy ty mówisz na pewno do mnie, czy masz pewność, że to ja mam być na pewno wybrany, że to ja mam dostąpić tego zaszczytu. Może się Państwo uśmiechną, może się Państwo ze mną nie zgodzą, ale trochę łącząc klimat XVII-wiecznego Rzymu z czasami współczesnymi, może to będzie zbyt dalekie porównanie, ale ja tą scenę troszeczkę łączę ze słynnym filmem w reżyserii Scorsese. Oglądali Państwo Taksówkarza kiedyś? Pamiętają Państwo scenę Are You Talking To Me? Może troszkę przesadzam, ale mniej więcej to jest ten sam wyraz, jeśli chodzi o słowa, ale też wyraz przedstawiony za pomocą gestu. I ja mam takie wrażenie, ale tutaj większość badaczy, którzy od wielu dziesiątków lat studiują sztukę Caravaggia, że z tych postaci siedzących przy tym stole, to jedynie ten celnik Mateusz zdaje sobie sprawę, z kim ma do czynienia. Pozostała dwójka ledwo dostrzega przybyłych gości, a pozostali dwaj, tutaj przedstawieni po lewej stronie, zupełnie nie zauważają tej podniosłej chwili, z którą wszyscy mamy tutaj do czynienia. Dodatkowo dramaturgię tej sceny bez wątpienia buduje tutaj ta diagonalna kompozycja biegnąca z prawego górnego rogu w kierunku lewego dolnego narożnika, no i to światło, które wdziera się do tego wnętrza. Drugi ważny pontyfikat to jest czas sprawowania władzy przez Klemensa VIII. I właśnie ten pontyfikat wypada na te lata, kiedy Caravaggio mieszkał i tworzył w Wiecznym Mieście, więc to jest przełom XVI i XVII wieku. Klemensa VIII ocenia się różnie. Z jednej strony mówi się o nim, że był despotą religijnym, ale z drugiej strony wprowadził wiele reform w ówczesnym kościele właśnie na podstawie tych postulatów z czasów Soboru Trydenckiego. Dążył do tego, żeby kościół był bardziej ascetyczny, walczył z nepotyzmem, no i starał się, by ten kościół dążył do tak naprawdę początku, żeby nie był to kościół bogaty, ale żeby to był kościół, który prowadzi interakcje z wiernymi. Z drugiej strony też należy przypomnieć, że w czasach pontyfikatu Klemensa VIII, no także wielu osób stracono za zgłoszenie poglądów i chyba tą najsłynniejszą ofiarą tego pontyfikatu był dobrze pewnie Państwu znany Giordano Bruno, przecież który w roku 1600 spłonął na stosie i tutaj Państwu pokazuję jego pomnik z Campo dei Fiori. Proszę Państwa, tak jak mówiłem o Soborze Trydenckim, ważny jest ten czas, ten Sobór Trydencki odbył się troszkę wcześniej, ale wszyscy o nim pamiętali i wszyscy starali się procedować, jeśli chodzi o sztukę, zgodnie z tymi postulatami, które ustalono na tym soborze. No jeszcze tak powracając do tego, co mówiłem dosłownie kilka minut temu, ta najważniejsza sprawa to to, że Kościół chciał, by ta sztuka była zrozumiała dla widza, żeby dotarła do zwykłego człowieka z ulicy, żeby tylko nie pasjonowała można władców, kardynałów, papieża, ale także, żeby była odebrana i zrozumiana przez zwykłego człowieka z Rzymu. I tak jak powiedziałem Państwu wcześniej, powrót do czasów pierwszych apostołów, powrót do chrześcijaństwa. A kto miał pomóc w Rzymie na początku w XVII wieku w procedowaniu tych postulatów, które zostały utworzone na Soborze Trydenckim? Przede wszystkim warto wspomnieć o dwóch postaciach, które bardzo ważną rolę odgrywały na płaszczyźnie religijnej, ale także na płaszczyźnie artystycznej. Jednym z nich był bez wątpienia Filip Nereusz. To jest słynny święty, który utworzył Stowarzyszenie Oratorian, Stowarzyszenie Filipinów, takich świeckich księży, którzy prowadzili naukę, prowadzili edukację, ale też starali się właśnie dotrzeć do tych zwykłych ludzi w samym centrum Wiecznego Rzymu i bez wątpienia taki Caravaggio pod koniec życia Filipa Nereusza miał być może okazję się z nim spotkać, a potem przecież namalował wspaniałe dzieło, które kiedyś przyjechało
przyjechało do Warszawy w roku 1996 i przecież to dzieło znajduje się w Kiezanowa, czyli w kościele związanym właśnie z księżami właśnie z tego bractwa Filipa Nereusza. Pamiętajmy oczywiście o Karolu Boromeuszu, bo on był kluczową postacią właśnie dla tych czasów potrydenckich. Tyle, że Karol Boromeusz bardziej był związany ze środowiskiem Mediolanu, no ale przecież też z Mediolanu Caravaggio, jego rodzina z tamtych okolic mniej więcej się wywodziła. No i też nie zapominajmy, że do głosu powoli dochodzą jezuici. Być może, czy wręcz na pewno dla jezuitów Caravaggio nie wykonał żadnej pracy akurat dla tego zakonu, ale bez wątpienia czytał te słynne ćwiczenia duchowe, te słynne teksty, które właśnie miały trafić z pobożnością religijną do zwykłych ludzi. Natomiast teraz porozmawiajmy króciutko, jakie były wzorce ikonograficzne, skąd czerpał inspirację, chociaż może Caravaggio się do tego osobiście nie przyznawał. Wielu jego biografów, na przykład Belliori albo Balioni, uważali, że wręcz za nic miał twórczość wielkich mistrzów z XVI wieku. Właśnie ci dwaj słynni biografowie mówili o Caravaggio, że on czerpał inspirację właśnie z ludu, z ulicy. Ale jak porównamy pewne rozwiązania kompozycyjne, jak porównamy pewne układy gestów, to znajdziemy wiele cech wspólnych Caravaggia z wielkimi mistrzami z XVI wieku. Teraz proszę sobie przypomnieć to powołanie świętego Mateusza, które prezentowałem 5 minut temu. Ten gest właśnie wskazujący Chrystusa, który wybiera tego celnika na apostoła. No to też ten słynny gest przecież Boga Ojca przy stworzeniu Chrystusa z jednej z scen ze sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej. Proszę sobie porównać tutaj słynnego Amora Zwycięskiego, arcydzieło Caravaggia z początku XVII wieku, z tym słynnym Bartłomiejem z Sądu Ostatecznego, które to znamy z Kaplicy Sykstyńskiej. Będę Państwu za kilka minut pokazywał ukrzyżowanie świętego Piotra, które znajduje się w kościele Santa Maria del Popolo. Pewnie ten obraz Państwo mają przed oczami, ale jak Państwo porównają obraz w myślach Caravaggia z jednym z arcydzieł Michała Anioła, to też Państwo znajdą cechy wspólne. Więc też do tej pory powstało trochę prac, które tak jakby porównują twórczość Caravaggia i Michała Anioła. Inny słynny artysta, od którego zaczerpnął mowę gestów Caravaggio, to na pewno był to Leonardo da Vinci. Przecież w Mediolanie mamy jeden z najsłynniejszych malowideł, czyli Ostatnią Wieczerzę, i tutaj spokojnie moglibyśmy poświęcić godzinę na omówienie tych wszystkich gestów apostoła w momencie, kiedy tutaj Chrystus do nich przemawia. Natomiast jak Państwo zobaczą tą słynną scenę z przedstawieniem Madonny wśród skał, no to Państwo znajdą ten sam gest, który dostrzegali Państwo w scenie ze Abrahamem i ofiarą Izaaka. Pamiętajmy też, że, tak jak powiedziałem, że Caravaggio pochodził z Lombardii. I w tamtych terenach, w tamtej części dzisiejszych Włoch, przecież sztuka Leonardo da Vinci była bardzo dobrze znana i bez wątpienia Caravaggio musiał kiedyś stać przed Ostatnią Wieczerzą, tylko na pewno to malowidło już wtedy było przecież niezbyt dobrze zachowane. Jeśli myślimy o skrótach perspektywicznych, jeśli myślimy o pewnych rozwiązaniach kompozycyjnych, to bez wątpienia warto przywołać ten słynny obraz Manteni, ukazujący lamentację nad ciałem Chrystusa. I tutaj też proszę sobie przypomnieć te słynne stopy, które już prezentowałem na wielu obrazach Caravaggia. Bardzo łatwo tutaj je zestawić z tymi stopami tego oto Chrystusa. Idziemy dalej. Niektórzy wręcz mówią, że Caravaggia też należy zestawiać ze słynnym malarzem XVI-wiecznym Lorenzo Lotto. Ten Lotto może nie należy do pierwszej ligi tych malarzy XVI-wiecznych, ale jest to znane nazwisko. Jego dzieła znajdują się we wszystkich galeriach tutaj najsłynniejszych w Europie i nie tylko. I jak zestawimy Madonnę Różańcową Caravaggia z Madonną Różańcową Lotta, która powstała mniej więcej 3 dekady wcześniej, no to zobaczą Państwo pewne cechy wspólne, jeśli chodzi o gestykulację tutaj postaci klęczących przed Madonną. Natomiast też warto przypomnieć ten słynny obraz Madonny z Dzieciątkiem, świętą Katarzyną i
świętym Tomaszem. Tutaj wszyscy oczywiście zwracają uwagę na bardzo harmonijną, proporcjonalną kompozycję i niesamowite kolory zamknięte w konturach, ale może warto też popatrzeć na Lotta jako mistrza też gestykulacji, na którym wzorował się Caravaggio, tylko Caravaggio tak naprawdę doprecyzował to i ściągnął tak naprawdę to do tej płaszczyzny naturalistycznej. Idziemy dalej. Przez wiele lat zastanawiano się i rozważano, jakie miał kontakty Caravaggio z Wenecją. Bardzo możliwe, że tę Wenecję odwiedził, zanim jeszcze trafił do Rzymu. Jest takie prawdopodobieństwo. Wielu też badaczy Caravaggio sądzi, że na kilku płaszczyznach jego twórczość jest zbliżona do Giorgione, do Tintoretta, a może wręcz nawet do Tycjana. Ten obraz, który tutaj pokazuję po lewej stronie w powiększeniu, to jest jedynie kopia, ponieważ oryginał pod tytułem Zabójstwo świętego Piotra Tycjana nie przetrwało do naszych czasów. O ile pamiętam, w XVIII wieku zostało w Wenecji zniszczone, ale mamy kopię. Jak Państwo popatrzą na ten kadr ukazujący właśnie męczeństwo i zabójstwo tego świętego Piotra i porównają ten kadr właśnie ze sceną z męczeństwa świętego Mateusza w wykonaniu Caravaggia, no to dostrzegą Państwo bardzo podobne rozwiązania kompozycyjne, bardzo zbliżone układy ciała ludzkiego, więc bez wątpienia, o ile nie na żywo, to na pewno Caravaggio musiał znać to dzieło na przykład z rycin czy grafik, które przecież trafiały z Wenecji także do Lombardii. I pójdźmy jeszcze dalej, zastanówmy się jeszcze i omówmy wspólnie kilka innych obrazów, które wybitnie przedstawiają grę gestów i puls i które zdecydowanie mówią o tej komunikacji niewerbalnej. To właśnie ten obraz przyjechał, no policzmy ile, już prawie 25 lat temu do Warszawy. Ja pamiętam te kolejki, które stały przed Muzeum Narodowym. Każdy chciał się dostać do środka i bardzo dobrze. I mam nadzieję, że przynajmniej kilka osób na tej sali kiedyś było w momencie, kiedy ta wystawa była prezentowana w Muzeum Narodowym i widziało ten obraz w Warszawie, jak nie to przynajmniej w Rzymie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia tutaj z trzema kobietami, z trzema Mariami, mamy do czynienia tutaj z ciałem Chrystusa, które jest podtrzymywane przez świętego Jana, a przede wszystkim przez świętego Nikodema. I tutaj ponownie mamy do czynienia ze zwykłymi ludźmi. Jak Państwo się przyjrzą, to ponownie Państwo porównają jedną Marię właśnie z rysami twarzy tej słynnej kobiety lekkich obyczajów, czyli Filide Melandroni. Ale to, na co ja chcę zwrócić uwagę w tym malowidle, to ruchy ciała Matki Boskiej, to jest tej starej kobiety zakapturzonej, która jest przedstawiona w habicie, no i też ruchy ciała tej Marii Kleofasowej, która ma te ręce wyniesione w stronę nieba. To Matka Boska, no pogrążona i w smutku, w cierpieniu. Widzą Państwo, że te dłonie są wręcz wydłużone, tak naprawdę obejmują całą scenę. Ja nie wiem, czy Państwo widzą obydwie dłonie. Nie mogę zniknąć, mam tu wyznaczoną płaszczyznę, gdzie mogę przebywać, ale proszę zwrócić uwagę, że ta druga dłoń po prawej stronie wyłania nam się po prawej stronie malowidła. Ale ciekawsza jest ta Maria Kleofasowa, która patrzy w stronę nieba i możemy mówić tutaj przez ten jej gest charakterystyczny, ruch dłoni, że mamy po pierwsze do czynienia z modlitwą, a po drugie, ten gest bez wątpienia mówi o wielkim cierpieniu. To jest niesamowita interakcja pomiędzy sferą ziemską a sferą boską. A skąd czerpał inspirację Caravaggio? Może nie chciał się do tego przyznać, ale ze sztuki wczesnochrześcijańskiej. Bardzo można łatwo zestawić tą Marię Kleofasową z postacią Orantki ze słynnych katakumb z Rzymu i te malowidła przecież wędrowały, była możliwość ich obejrzenia w Rzymie, więc bez wątpienia też Caravaggio schodził do podziemi i oglądał te dawne, stare malowidła. Podobny gest takiej interakcji też pomiędzy sferą ziemską a sferą boską mamy w tej scenie z kościoła Santa Maria del Popolo w Rzymie. Widzą tutaj nawrócenie Państwo Szawła, który staje się Pawłem. Widzą Państwo, że on tutaj spada z konia, oczy ma zamknięte, ale tak naprawdę wyczuwa tego Boga, wyczuwa, że zostaje powołany i wybrany i z tego też powodu te jego ręce w takim ruchu bardzo otwartym skierowane są prosto do niebios. Z tych niebios właśnie ta siła właśnie schodzi na ten padł ziemski.
Ten obraz różnie był odbierany w środowisku rzymskim. Niektórzy tutaj go krytykowali za to, że ten zadkonia jest tutaj prezentowany, że w samym sercu malowidła zamiast postaci świętej mamy kopyto konia. Wiedzą Państwo, co malarz mówił o tym malowidle? Że skoro koń stoi w świetle boskim, no to może widocznie tam stać. Mniej więcej tak oceniał i tak interpretował swoją wizję, swoją wyobraźnię nasz dzisiejszy bohater. No i scena niezwykle piękna, bym powiedział wręcz trójwymiarowa, wręcz zapraszająca nas, byśmy wzięli udział w tej słynnej wieczerzy w Emaus. Widzą Państwo bez wątpienia Chrystusa, który tutaj błogosławi chleb. Od razu powiem, że ten Chrystus jest niesamowity, bo on nie ma brody, więc ten Chrystus właśnie cofa nas do tych czasów wczesnochrześcijańskich, kiedy Chrystusa przedstawiano prawie jak Apolla, ale o wiele ciekawszy są tutaj towarzysze tego Chrystusa. Ten szef karczmy, ten gospodarz, on sobie nie zdaje sprawy, z kim ma tutaj do czynienia, więc tylko on tak z boku obserwuje tę scenę i on może w którymś momencie dostąpi zaszczytu, tak jakby natchnienia boskiego. Natomiast ta dwójka mężczyzn siedzących przy tym stole akurat są uchwyceni przez malarza w momencie refleksji. Proszę zwrócić uwagę, że ta postać po prawej stronie z rozwartymi dłońmi, święty Kleofas właśnie w tym momencie orientuje się, że ma do czynienia z wielkim mistrzem, dlatego otwiera dłonie. Jak ja bym tutaj Chrystusa zobaczył, to też bez wątpienia bym tak samo zareagował. Natomiast proszę zobaczyć, druga osoba wręcz staje z fotela, aż tak jest zdziwiona tą sytuacją i tą sceną. Proszę zwrócić uwagę, że też ten gest świętego Kleofasa, ten ruch ciała może też wyrażać ukrzyżowanie. Więc tutaj tych interpretacji mamy dość dużo. A dlaczego ten obraz wychodzi na widza? Dlaczego ten obraz wychodzi na obserwatora? Proszę zwrócić uwagę na łokieć Łukasza powstającego ze stołu. Proszę zwrócić uwagę na ten koszyk bujający się na krawędzi tego stołu. Ta scena jest naprawdę trójwymiarowa i powoduje, że zdecydowanie wychodzi na płaszczyznę tutaj galerii, na płaszczyznę wystawy. Idziemy dalej. Druga scena jest równie podobna, może mniej ekspresywna, może mniej dramatyczna, ale widzą Państwo, że te ruchy ciała, ta mowa tych postaci przedstawionych i ta ich gestykulacja mówią nam, że mamy do czynienia ze scenami doniosłymi. To jest zupełnie inna kolorystyka. Tutaj przede wszystkim tym światłem tutaj operuje artysta i wydobywa te ciała, te postacie z monochromatycznego tła, ale ta gestykulacja w tej scenie Wieczerzy Emaus jest tutaj kluczowa, żeby zrozumieć ten kluczowy moment dla tej sceny, która się wydarzyła przecież już po męczeństwie. Idziemy, drodzy Państwo, dalej. I scenę, którą przywołałem Państwu na planszy tytułowej, tylko za pomocą detalu. Tutaj mamy to trzykrotne przedstawione zaprzeczenie świętego Piotra. Ta liczba 3 może nawet się kryć tutaj w tych palcach, które jak policzymy, to tę trójkę tutaj wyrażają. Mówię o palcach tutaj wskazujących tej mężczyzny i tej kobiety. No ale proszę Państwa, ten święty Piotr przedstawiony po prawej stronie, z jednej strony swoim gestem skierowanym w stronę torsu, w stronę klatki piersiowej, może z jednej strony wyrażać zaprzeczenie, ale z drugiej strony też skruchę. On się wstydzi swojego postępowania. On ma za złe sobie swoje zachowanie, bo jak przyjrzymy się jego twarzy, to możemy nawet dostrzec pewne tutaj łzy wychodzące z jego oczu, więc ta skrucha jest tutaj bez wątpienia gdzieś w tym malowidle uchwycona. Są też obrazy, które spotkały się z odrzuceniem, dlatego też można tego malarza omawiać jako Caravaggia odrzuconego. Bez wątpienia Państwo te obrazy znają, Państwo je kiedyś na oczy widzieli, ale nie wszystkie przetrwały do naszych czasów. Jeden z tych obrazów został w czasie II wojny zniszczony w Berlinie i mamy tylko po tym dziele sztuki w miarę dobrze zachowane fotografie. To jest kolejna scena ze świętym Mateuszem, właśnie pochodząca z tego kościoła, o którym tutaj z panami rozmawiałem.
ta scena miała do tej świątyni trafić. To była pierwsza próba tak jakby zetknięcia się z tym tematem Caravaggia, tylko właśnie ten obraz został odrzucony. A dlaczego został przez zleceniodawców odrzucony? Po pierwsze, nie podobało się zleceniodawcom to, że Mateusz jest tutaj przedstawiany jako zwykły, stary, zmęczony człowiek. Po drugie, zleceniodawcom nie spodobało się to, że on ma skrzyżowane nogi i takie brudne stopy też wychodzą w stronę widza, w stronę obserwatora. Zleceniodawca też nie był przekonany tą bliskością pomiędzy Mateuszem a aniołem, bo ta scena wydaje się taka intymna. Tutaj ta sfera bliskości też zdecydowanie została złamana. No i najważniejszy powód, dlaczego ten obraz został odrzucony przez zleceniodawców, to to, że jak Państwo się przyjrzą, to tak naprawdę dłonią ten anioł kieruje rękę Mateusza, tak jakby mu dyktował to, co Mateusz ma w tej swojej Ewangelii tutaj zapisać. Więc mamy tutaj do czynienia z dyktowaniem, a nie inspiracją. I to się przede wszystkim nie spodobało. Ja bym tutaj ten obraz zestawił z tym dziełem Simone Petrzano, czyli dziełem mistrza Caravaggia, bo widzą Państwo, że Petrzano też malował Mateusza ze skrzyżowanymi nogami i na tym malowidle tutaj to nikomu nie przeszkadzało. Więc widzą Państwo, że podobną scenę namalował Caravaggio kilkadziesiąt lat później i ten obraz spotkał się z odrzuceniem, więc tutaj te raczej elementy związane z natchnieniem, dyktowaniem przeważyły, że ten obraz ostatecznie trafił w ręce innego właściciela, a potem trafił już pośrednio do Berlina, który obraz został zaakceptowany. W końcu ten. Widzą Państwo, że scena zdecydowanie się zmienia, nie tylko kształtem, ale także kompozycją. Widzą Państwo to, co Panowie mówili, właśnie ta scena uzupełnia ten tryptyk związany ze świętym Mateuszem i tutaj widzą Państwo, że święty Mateusz ponownie pisze Ewangelię, ale tym razem anioł pojawia się z niebios i za pomocą gestów, ruchów dłoni wymienia jakieś argumenty, czy jakieś postulaty, które w tej treści zapisanej przez Mateusza mają się pojawić. I ta scena już bardziej dostojna spodobała się publiczności, została zaakceptowana. Podobno Caravaggio bardzo przeżywał to, że jego pierwszy obraz został odrzucony, no ale nie poddał się, zdecydował się jeszcze raz podjąć rękawice i ta druga wersja ostatecznie znalazła się w kaplicy i do dzisiaj mogą Państwo ją oglądać. Tak przy okazji proszę zwrócić uwagę, jak ten stołek buja się tutaj na krawędzi tego malowidła. Wydaje się, że ten Mateusz za chwilę może się też przewrócić. Pytanie, panie. Jedno słowo. Kluczowym słowem, które to tak, no tutaj mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, z inspiracją, natchnieniem, a nie tak jakby przekazem słowo w słowo to, co Mateusz ma zapisać. Idziemy dalej. Dlaczego ten obraz został odrzucony i dlaczego nie znalazł się na stale w Bazylice Świętego Piotra, bo takie były plany? Ponieważ publiczności, duchowieństwu, Watykanie wydała się ta trójca tutaj zbyt pospolita. Ten chłopczyk wydawał się zwykłym chłopczykiem z ulicy, nie miał nic z Jezusa. Tak samo ta Maria i ta święta Anna to takie zwykłe kobiety, które Caravaggio widział w knajpach, widział w ówczesnych karczmach i tutaj przerzucił na to płótno nowotestamentowe i to się spotkało z wielkim odrzuceniem, więc niestety tutaj Caravaggio musiał obejść się smakiem i to malowidło ostatecznie nie znalazło się w jednym z najważniejszych kościołów w Rzymie. I scena chyba najciekawsza, to zostawimy pytanie może na później, dobrze? Scena najciekawsza, drodzy Państwo, scena ukazująca śmierć Marii. Widzą Państwo, że Maria leży tutaj jako zwykła kobieta na łożu, ale to nie są takie typowe Mary, jakie powinny być. To jest taka, bym powiedział, deska, na której rzucono zwłoki zmarłej kobiety i proszę zwrócić uwagę na jej pomięty ubiór, na jej nagie stopy, co też się oczywiście nie podobało, a przede wszystkim takie wydęte, napuchnięte kostki u nóg, a przede wszystkim brzuch. Pod to ciało Marii tak naprawdę to są zwłoki kobiety wyciągnięte z Tybru.
taka była historia tego malowidła, że tutaj Caravaggio nie pracował z modelką na spokojnie w pracowni, tylko podobno tutaj modelem były zwłoki wyciągnięte z rzeki. I podobno jeszcze dodatkowo, co wzbudzało też kontrowersje wśród publiczności, było to, że to były zwłoki podobno prostytutki. No proszę Państwa, oczywiście może nie wszyscy o tym wiedzieli, ale jeśli ta informacja dotarła do karmelitów na Zatybrzu, no to ten obraz też musiał się spotkać z odrzuceniem, ale spodobał się Rubensowi, jak Państwo może dobrze wiedzą. Przekonał księcia Mantui, żeby ten obraz został zakupiony, a potem przez kilka dziesiątków lat przebywał w Mantui i jak Państwo widzą, ostatecznie znalazł się w Luwrze. No tak czy owak, ten obraz warto też omawiać na płaszczyźnie nie tylko artystycznej, ale też medycznej. Gdyby tak naprawdę patolog jakiś podjął się tutaj opisu tego malowidła, to być może właśnie tej od strony takiej medycznej opisałby to ciało i faktycznie na pierwszy rzut oka specjalista właśnie tej dyscypliny nauk medycznych zwróciłby uwagę, że mamy tutaj do czynienia z ciałem ludzkim, które ma swoją historię dość nieszczęśliwą. No i teraz na kolejny moment przygotowałem Państwu taki drobny fragment właśnie związany z ciałem ludzkim. Bo ciało ludzkie w malarstwie Caravaggia gdzieś już się nam dzisiaj pojawiało na wielu płaszczyznach, ale warto mu właśnie tak oddzielnie kilka słów poświęcić, patrząc i obserwując właśnie twarz dostojną tego starca, który zdaje, świętego Piotra, który zdaje sobie sprawę, że to ostatnie chwile już przed nim, że za chwilę nastąpi ten moment ostateczny. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby Caravaggio, tak jak na przykład Michał Anioł albo Leonardo da Vinci, wykonywał sekcje albo brał udział w tego typu zabiegach. Natomiast bez wątpienia bardzo dobrze znał ciało ludzkie, jeśli chodzi o obserwacje, bo miał ze sobą pobyty w szpitalu. On stykał się z wieloma chorobami, z dżumą, z malarią. Miał takie w swojej karierze, czy w swoim życiorysie pobyty, że spędzał kilka tygodni w zakładach leczniczych i tam mógł na spokojnie temu ciału ludzkiemu się przyjrzeć. Ale też pamiętajmy, że na początku XVII wieku wśród malarzy, przynajmniej włoskich, bardzo dobrze była znana twórczość Leonarda da Vinci. Ta twórczość Leonarda da Vinci o zabarwieniu medycznym, anatomicznym. Ja tylko przypominam, że ten słynny malarz wykonał wiele rysunków anatomicznych, które po jego pobycie we Francji częściowo powróciły do Francji. Te rysunki były znane wielu twórcom w Italii. No a też warto Państwu dodać, że w XVII, a tym bardziej w XVI wieku wychodziło wiele traktatów anatomicznych, które od strony naukowej prezentowały ciało ludzkie, więc możliwe, że Caravaggio też był z tymi pracami zaznajomiony. Z tego też powodu to ciało ludzkie dość wiernie przedstawiał, jeśli chodzi o grę mięśni, grę ścięgien i to widać na przykład w tych nogach, w tych stopach tutaj przedstawionych w tym malowidle postaci. I tak zarówno dobrze przedstawił ciało mężczyzny, co jeszcze widzimy tutaj na przedstawieniu świętego Hieronima, co ciało młodych mężczyzn, tych takich jeszcze bym powiedział niedojrzałych chłopców tutaj. I proszę zwrócić uwagę, jak jego amorki, jak jego kupidyny wykonane przez tego artystę różnią się od tych amorków, które widzieliśmy w malarstwie, no nie wiem, Rafaela, Botticellego czy Lorenzo Lotta. Tam mieliśmy te kształty takie perfekcyjne, doskonałe, harmonijne, idealne. A tutaj mamy te kształty tych młodych chłopców, takie, jakie właśnie dostrzegał na ulicach, takie, jakie dostrzegał na placach Rzymu, swojego rodzinnego miasta czy Mediolanu. Caravaggio umarł bardzo szybko, jak Państwo dobrze wiedzą. Nie zdołał powrócić do Rzymu, zmarł gdzieś niedaleko na plaży w roku 1610, ale już za jego życia pojawili się pierwsi artyści,
którzy powtarzali pewne jego rozwiązania, powtarzali jego pierwsze wzorce i te kręgi artystów nawiązujących do Caravaggia możemy znaleźć zarówno w Neapolu, w Rzymie, ale także w Hiszpanii, Francji, czy nawet w północnej Italii. Tutaj wybrałem Państwu kilka obrazów, kilku tylko artystów, żeby Państwo sobie zestawili pewne sceny, pewne ruchy, układy kompozycyjne, które dzisiaj pokazywałem z tym, co Państwo widzą tutaj na tych późniejszych obrazach. Do najsłynniejszych naśladowców Caravaggia należał malarz, jego też biograf Giovanni Baglioni. Tych dwóch artystów łączyły trudne relacje, nie przepadali za sobą, ale trzeba przyznać, że Baglioni dostrzegał ten talent, ten geniusz Caravaggia. Naśladowczynią naszego bohatera dzisiejszego była córka Orazja Gentileskiego, Artemisia. Bardzo nieszczęśliwy żywot miała ta kobieta, ta artystka. Ja tylko przypominam, że ona została niestety zgwałcona przez innego malarza. I ta złość, ten ból, to cierpienie być może właśnie chciała wyrazić w tej scenie z Judytą i Holofernesem. Więc może tutaj tym Holofernesem jest ten gwałciciel, który dokonał tej wielkiej zbrodni. A ta scena, widzą Państwo, żywcem prawie powiela wzorzec i grę ciała, czy ruchy, prawda, tej komunikacji niewerbalnej, którą Państwo widzieli u naszego dzisiejszego mistrza. Inni artyści, Holender Dirk van Baburen, czy Hiszpan Ribiera, też tworzyli podobne układy ze zwykłymi ludźmi, spotykanymi w karczmach, którzy dostąpili zaszczytu bycia Chrystusem, świętymi, czy apostołami. Oni nie tylko budują te kompozycje grom ruchów, grom gestów, ale także jak Caravaggio, światłem, kolorystyką i przede wszystkim tym światłocieniem. Nawet w malarstwie tym holenderskim, szczególnie w szkole tak zwanej utrechtskiej, dojrzą Państwo pewne sceny, które prezentują niezwykłe gesty, niezwykłe ruchy ciała. Wiele z tych gestów też dotyczy tego świata medycznego, kiedy właśnie przedstawione są momenty z wyrywaniem zębu, z leczeniem, bo najczęściej te sceny kojarzą się z bólem, prawda? Więc tutaj te podniesione ręce nie mają nic z religijności, raczej właśnie z przerażeniem, właśnie utratą zęba. No i jak Państwo przejdą się po tej wystawie, którą obecnie mamy na Zamku Królewskim, niech Państwo na własną rękę poszukają pewnych elementów, które ja dzisiaj tutaj starałem się Państwu zaprezentować, bo ja to zrobiłem dosłownie kilka tygodni temu, kilka dni po otwarciu i moją uwagę w porównaniu z tym, co dzisiaj przedstawiałem, zwróciły przede wszystkim te dwa dzieła. Obraz ukazujący znalezienie Mojżesza przez córki Faraona i przede wszystkim zafascynowała mnie ta grupa tutaj po prawej stronie tych postaci i właśnie te ruchy ciała, które bez wątpienia artysta w pewnym sensie może nie bezpośrednio skopiował, ale zapożyczył od Caravaggia, czy na przykład pewne elementy, te kadry wyjęte z tego dzieła związanego z historią Samsona. Widzą Państwo, że tutaj ruchy tych rodziców Samsona wyrażają pewne gesty, które Państwo dzisiaj widzieli w twórczości Caravaggia. No i tak już na sam koniec proszę zwrócić uwagę na te dwie słynne głowy. Z jednej strony mamy jedno przedstawienie ze świata mitologii, a drugie przedstawienie ze świata biblijnego. Tutaj znawcy sztuki Caravaggia twierdzą, że obydwa wizerunki to są też takie ukryte, zakamuflowane autoportrety naszego mistrza. Co te autoportrety wyrażają? Przez to, że ta buzia jest otwarta, te oczy są ukazane w geście przerażenia, no przede wszystkim ból, cierpienie, ale wydaje się, biorąc pod uwagę, że ten Dawid z głową Goliata został już namalowany pod koniec życia, to też ta głowa Goliata może wyrażać skruchę i też pokorę, tak jakby ten wielki mistrz chciał przeprosić za swoje wielkie błędy z przeszłości, a tych błędów, o których dzisiaj wszystkich nie mówiłem, było dość dużo. Byli tacy biografowie Caravaggia, którzy mówili, że Caravaggio malował krwią. Inni mówili, że Caravaggio, tak mówili poetycko, mieszał krew z farbami. Czy się zgadzamy z tymi stwierdzeniami? Możemy powiedzieć, że coś jest na rzeczy, bo ta krew była widoczna w wielu scenach. Ból, cierpienie i śmierć pojawiały się w wielu malowidłach, tak samo symbolika przemijania czy vanitas. Ta śmierć za Caravaggiem podążała przez całe życie, biorąc pod uwagę jego trudny charakter i jego pewne wybory życiowe. Ale biorąc pod uwagę, że
że Caravaggio był też człowiekiem, no to w pewnym sensie te błędy trzeba mu wybaczyć, bo któż z nas nie popełnia błędów? Przez to malarstwo tak naprawdę chyba uzyskał pewną formę odkupienia. I tutaj na sam koniec pokazuję Państwu detal malowidła, malowidła, które zawiera jedyny w swoim rodzaju podpis tego mistrza. To jest detal z przedstawienia ze świętym Janem Chrzcicielem. Ten obraz znajduje się w Lavaletcie, prawda, w katedrze. Dzisiaj nie zaprezentowałem Państwu specjalnie całego dzieła. To jest dla Państwa praca domowa, albo obejrzeć dzieło w internecie, albo pojechać na Maltę, czego Państwu życzę. Ale jak Państwo tam znajdą się w katedrze, zobaczą Państwo to ciało świętego Jana Chrzciciela i ten moment wykonywania zbrodni, to zobaczą Państwo taką kałużę krwi, która pod tym świętym Janem Chrzcicielem się rozlewa, a z tej krwi wyłania się podpis ukazujący właśnie imię Caravaggia i możemy się zastanawiać, czy tutaj też mamy nie mamy historii związanej z zakonem joanitów, ale to jest historia na inne spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę.